Cześć kochani, witam Was dzisiaj w filmie o książkach. Dzisiaj opowiem Wam o książkach, które ostatnio przeczytałam. Wiem, że na moim kanale jest grupa osób, która lubi takie filmy i wiem, że nie jest to duża grupa, ale dla każdego coś dobrego, więc dzisiaj dla osób, które lubią i które mają ochotę posłuchać o książkach, to serdecznie zapraszam. Oczywiście nie samymi kosmetykami i ubraniami człowiek żyje, więc dzisiaj opowiem Wam o tym, co robię w czasie wolnym, czyli właśnie o tych książkach, które ostatnio przeczytałam. Są to książki bodajże z mniej więcej 2 miesięcy. Uwielbiam oglądać takie filmy, bo wtedy zawsze mam okazję do tego, żeby sobie podpatrzeć jakąś fajną książkę. Zawsze sobie te książki zapisuję, te, które mnie zainteresowały, i później je po prostu wypożyczam. Bo jak wiecie, nie kupuję książek z różnych powodów. Ale dobra, dzisiaj zacznę od tych książek, które mam fizycznie. I to są książki, które dosłownie zaraz po tym filmie pójdę oddać do biblioteki. Także co? Zacznijmy od Domu na Wyrębach Stefana Dardy. Jest to, jak widzicie, powieść grozy polskiego autora. Bardzo fajna książka, która opiera się, tutaj głównie akcja, na wierzeniach takich słowiańskich, na słowiańskich demonach, gdzie główny bohater przeprowadza się właśnie do domu na Wyrębach i oczywiście okazuje się, że ten dom wiąże się z pewną historią. Bardzo nietypowa książka, jeśli chodzi o książki z serii o nawiedzonych domach, ponieważ ja spodziewałam się, że akcja będzie bardzo schematyczna. I tak specyficznie byłam nastawiona tak naprawdę gdzieś aż do połowy książki, ale muszę przyznać, że przyjemnie mnie zaskoczyła. Ostatnio staram się czytać polskich autorów, jeśli chodzi o powieści grozy, i w ostatnim tego typu filmie polecałam Wam książkę Tysiąc Dagmary Andryki i Gałęziaste Urbanowicza, i tamte książki chyba podobały mi się bardziej, ale ta też była super, wciągnęła mnie. I naprawdę nie spodziewajcie się, że będzie to typowa książka, bardzo taka schematyczna, o nawiedzonym domu. Warto ją naprawdę przeczytać, jeśli lubicie. Następny to jest Wiatrodziej Susan Denard, czyli kolejna część Prawdodziejki. Książka fantasy, ja nie lubię fantasy, ale ta seria bardzo mi się podoba. Jest to druga część, będzie na pewno kolejna. Bardzo mi się podobają te książki, jest to książka faktycznie fantasy, ale ten świat, który tworzy autorka, jest naprawdę niesamowity. Są bardzo fajni bohaterowie, główna bohaterka to jest taka silna osobowość, przebojowa dziewczyna, i to już bardzo mnie skłania do czytania. Jest to też książka o przyjaźni, jest też wątek miłosny, naprawdę serdecznie Wam polecam, nawet jeśli nie lubicie fantasy, możliwe, że Wam się spodobają te książki. Następnie Słodka Zemsta z Sary Shepherd. I to jest ta sama autorka, która wydała serię Pretty Little Liars, więc może tą serię bardziej kojarzycie. Ja na pewno tą bardziej kojarzę, mimo że nie czytałam, ale dużo moich koleżanek czytało. A to jest seria The Lying Game. To jest 6. tom i ja oczywiście wypożyczyłam to z listy, nawet nie wiedząc, że to jest seria, ale bardzo szybko zorientowałam się w tym, o czym jest akcja, więc nie przeszkadzało mi to, że to jest po prostu część serii, której nie znam. I powiem Wam, że była to książka w porządku, chociaż też mnie nie zachwyciła, dlatego że jest to młodzieżówka. Mimo że jest to kryminał i akcja jest spoko, to jakby te problemy dla mnie są już takie... Wiecie, ja nie lubiłam młodzieżówek nawet kiedy sama miałam 16-15 lat, więc teraz tym bardziej one do mnie jakoś szczególnie nie przemawiają. Ale jeśli jesteście młodsze, bo wiem, że takie osoby też mnie oglądają, albo jeśli lubicie młodzieżówki, bo wiem, że dziewczyny starsze też czasem lubią po prostu, to jest to fajna seria. Opowiada o siostrach bliźniaczkach, które zostały rozdzielone jeszcze w dzieciństwie, i dokładnie o czym ten tom jest, nie będę Wam opowiadać, bo myślę, że totalnie zaspoilerowałabym Wam poprzednie tomy. Ale jak lubicie takie młodzieżowe kryminały, to spoko. I ostatnia książka z tych, które mogę Wam pokazać fizycznie, to jest Piętno Sandry Stawińskiej. Jest bardzo ciemna okładka, ale może coś widzicie. Jest to książka o zdradzie i myślę, że Wam tutaj za bardzo nie zaspoilerowałam, bo wiemy o tym tak naprawdę od pierwszych stron tej książki, mimo że nie ma tego w opisie. O tym, że to, co zrobimy złego, do nas wraca. Bardzo fajna książka, spodziewałam się też czegoś innego po tej książce na początku, jak zaczęłam czytać, myślałam, że to będzie taki typowy dramato-romans, ale jest w tej książce coś więcej i serdecznie Wam polecam, dziewczyny,
Nie tylko dziewczynom oczywiście, ale myślę, że to książka, która zwłaszcza spodoba się kobietom, jest troszkę smutna, ale warto ją na pewno przeczytać. Dobra, i teraz kolejna książka. Przepraszam Was, że spoglądałam na listę, bo zawsze jak robię taki film i nie mam tych książek przy sobie, to zawsze o jakiejś zapomnę. Więc kolejna książka to jest Prawo Mojżesza Amy Harmon. To jest książka, o której było głośno na YouTubie i dziewczyny zawsze mówiły, że albo się kocha, albo nienawidzi. Na początku byłam tą książką rozczarowana, ponieważ ona opowiada o chłopaku, który miał trudną przeszłość, który spotyka przebojową dziewczynę, no i tam usiłują być razem jako nastolatkowie. I do połowy tej książki wydawało mi się, że totalnie się co do niej pomyliłam, bo myślałam, że to będzie taka ciekawsza, obyczajowo-dramatowa książka, a wydawało mi się, że to jest taki totalny romans, gdzie czytałam tą książkę, ale nie wciągałam jakoś za bardzo. Natomiast gdzieś w połowie mnie bardzo zaskoczyła. Nastąpił pewien zwrot akcji i naprawdę jest coś wartościowego w tej książce. Nie chcę Wam spoilerować, ale myślę, że warto ją przeczytać. Okazuje się, że ten wątek miłosny jest wstępem do dalszej części, takiej bardziej dojrzałej historii jak dla mnie. A do tego jeszcze w tej książce mamy zawsze każde wydarzenie opisywane z perspektywy bohaterki i bohatera, więc wiem, że niektórzy bardzo, bardzo to lubią, dla mnie to jest takie obojętne, ale ogólnie książka jak najbardziej na plus, fajna. Następnie Idź postaw wartownika Harper Lee. To jest kolejna część, druga część Zabić Drozda, również Harper Lee, którą uwielbiam i polecałam Wam bardzo w poprzedniej części tego typu filmu o książkach. Natomiast jeśli chodzi o Idź postaw wartownika, bardzo cieszyłam się, że będę mogła kolejny raz czytać o moich ulubionych bohaterach, bo są to tacy bohaterowie i książka jest napisana w taki sposób, że naprawdę bardzo można się zaprzyjaźnić z tymi bohaterami, poznać ich i im kibicować. No niemniej jednak powiem Wam, że trochę mnie zawiodła ta druga część. Ona jest już bardzo skupiona na tym, co w pierwszej części było tylko tłem takim politycznym, co jest też ważne i fajne w tej książce, ale jednak no, jest to książka fabularna i powinno to pozostać tłem, a w drugiej części to raczej fabuła głównych bohaterów pozostaje takim tłem dla tych wydarzeń politycznych. Takie były moje odczucia i już mi się ta druga część dużo mniej podobała. Warto było ją przeczytać, jednak dla mnie nie była to stricte druga część, tylko raczej uzupełnienie do pierwszej części, więc no, nie tego się spodziewałam. Ale jak już czytacie Zabić Drozda, no to ta druga część no, można sobie przeczytać, wiadomo. Następnie Rzeka Zimna Magdalena Kafka. Jest to o dziennikarce, której matka ginie w niewyjaśnionych okolicznościach i ta właśnie kobieta, mimo że nie ma z tą matką najlepszych relacji, wraca do Polski z Francji, gdzie ma swoje ułożone życie, gdzie prawie o tej matce zapomniała, od dawna się nie kontaktowały i wraca po to, żeby tą matkę odnaleźć i jej pomóc, no bo mimo wszystko jest to jej matka. Jest to książka kryminalna, myślę, że tutaj bardziej dla kobiet, ponieważ bardzo fajnie pisuje relacje z matką, relacje z mężem. No i na tle właśnie kryminalnej sprawy, którą jej matka próbowała, jak się okazuje, rozwikłać. Brzmi fajnie, nie wciągnęła mnie tak bardzo ta książka. Nie wiem, jakoś była pisana w taki sposób, że owszem, przeczytałam z przyjemnością, ale nie jest to takie wow. Jeśli lubicie tego typu książki, to być może Wam się spodoba. Następnie Pochwała macochy Mario Vargas Llosa. Bardzo, bardzo, bardzo lubię tego autora i jeśli czytałyście cokolwiek tego autora, to myślę, że już mniej więcej wiecie, czego się spodziewać. I jest to autor, który pisze w taki bardzo wyjątkowy, trochę ironiczny, trochę komiczny sposób. Jest to książka też przepełniona trochę erotyzmem, ale jest to właśnie napisane tak ze smakiem i naprawdę właśnie z takim troszkę komizmem i jest naprawdę wyjątkowa, jest specyficzna, nie wszystkim się spodoba, opowiada po prostu o bogatej rodzinie, gdzie właśnie pojawia się ta macocha, więc jeśli lubicie tego typu książki, to serdecznie Wam polecam, ta książka jest bardzo cienka. No i dla mnie, mi się bardzo, bardzo podobała, ale wiem, że to już taka książka, która będzie miała też swoich przeciwników na pewno. Następnie Kwietniowa Czarownica. Nie przeczytam imienia autorki, ale są się, to jest nazwisko, więc zobaczcie, ale na pewno te książki się tutaj pojawiają, więc je widzicie, ale nie mam pojęcia, jak się to czytam. Więc książka opowiada o czterech kobietach, są to siostry, przybrane siostry. Jedna z nich jest ciężko chora, leży na oddziale w szpitalu już od bardzo długiego czasu, praktycznie przez całe swoje życie i uważa, że jedna z sióstr ukradła jej życie.
tego dowiadujemy się mniej więcej z opisu. Książka jest naprawdę niesamowita. Znowu jest bardzo specyficzna. Jak sama nazwa mówi, Kwietniowa Czarownica, pojawia się tam też wątek magii, ale spodziewałam się, że będzie to taka bajeczka, a nie jest. Jest to bardzo dojrzała książka. I serdecznie wszystkim polecam. Wiem, że znajdą się osoby znowu, które powiedzą, że jest to straszna książka, ale myślę, że większość z Was ją doceni. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, bo naprawdę mną bardzo wstrząsnęła ta książka. Jest to książka smutna, o perypetiach każdej z tych kobiet, która przeżyła dużo w życiu. No i jak do tego doszło właśnie, że ta główna bohaterka skończyła tak, a nie inaczej. Także polecam Wam. Następnie Klejnot Medyny, Sherry Jones. Bardzo mi się podobała ta książka. Jak sama nazwa mówi, jest to książka opowiadająca o losach kobiet z religii muzułmańskich, a konkretnie ta książka opowiada o najmłodszej żonie Mahometa. Super, super, bardzo mi się podoba już sam wątek, że tutaj mamy bardzo odległy kraj, bardzo odległe lata, więc to się już bardzo przyjemnie czyta, przynajmniej ja tak mam, że bardzo dobrze mi się czyta tego typu książki, a sam wątek głównej bohaterki też jak najbardziej na plus. Byłam bardzo ciekawa tej książki i na pewno sięgnę po kolejne, ponieważ te książki są teraz dosyć popularne, zapewne zauważyłyście, że we wszelkich bibliotekach czy księgarniach jest tych książek teraz dużo. I na pewno będę czytała następne, bo ta mnie naprawdę zachwyciła. Czytałam z zapartym tchem. Spodziewałam się, że to będzie dosyć brutalna książka, że będzie mi strasznie przykro, jak będę ją czytała, ale powiem Wam, że główna bohaterka była bardzo przebojowa i naprawdę warto, warto przeczytać. Wiem też, że jeśli chodzi konkretnie właśnie o tą pierwszą żonę Mahometa, nie do końca historycy wiedzą, która z wersji była prawdziwa. Tutaj autorka wybrała tą taką jedną z najbardziej prawdopodobnych i właśnie w ten sposób opisała jej życie. Mi się bardzo podobało. Następnie Lola i chłopak z sąsiedztwa, Stephanie Perkins. Totalnie nie, jest to książka o miłości, taka young adult dla nastolatków. Niemniej jednak, nawet jeśli jesteście nastolatkami i lubicie książki typu romanse, i tak Wam nie polecam, ponieważ jest to tak typowa książka. Jest trójkąt miłosny, książka jest totalnie przysłodzona. Myślę, że nawet jak lubicie takie książki, to i tak od początku wiadomo, jak ona się skończy. Była strasznie nudna dla mnie i nawet nie przeczytałam ją do końca, ale w sposób taki, że po prostu co parę rozdziałów czytałam, więc dla mnie katastrofa. I co więcej, wiem, że jest to książka siostrzana do tej książki Anna w Paryżu, Anna i miłość w Paryżu, coś takiego, która jest uznawana za jedną z najlepszych książek o miłości, więc spodziewałam się czegoś dojrzalszego i lepszego, ale... Następna książka to jest Ciemnia Grahama Mastertona. Fajna książka dla fanów horrorów. Tutaj znowu z opisu dowiadujemy się, że grupa przyjaciół zamieszkała w domku nad morzem i coś tam się złego wydarzyło. Od razu jak przyniosłam tą książkę, to obydwoje z Adamem stwierdziliśmy, że pewnie będzie totalnie schematyczna. Natomiast znowu, słuchajcie, pomyłka, tak samo jak w przypadku tego domu na Wyrębach, ponieważ jest to bardzo nieschematyczna książka, a tak naprawdę ten motyw nawiedzonego domu, który się pojawia w wielu powieściach i filmach grozy, jest tylko na początku, a później akcja przenosi się w zupełnie inne miejsce. Totalnie się tego po tej książce nie spodziewałam. Bardzo ciekawy wątek, a książka miała, słuchajcie, 200 stron i tak naprawdę przeczytałam ją w jeden wieczór. Bardzo przyjemna, przyciągająca i myślę, że też z przyjemnością ją przeczytać, jeśli lubicie tego typu, to warto na nią zwrócić uwagę. To już wszystkie książki, które przeczytałam. Starałam się jakoś za bardzo nie rozpowiadać, tylko mówić Wam, o czym jest mniej więcej ta książka, czy mi się podoba, czy nie. Dlatego, że ja sama najbardziej lubię takie wrap-upy właśnie oglądać, więc dajcie znać, czy chcecie, żebym więcej może mówiła o tych książkach, jakie książki przeczytałyście, co mi polecacie, bo ja zawsze chętnie, słuchajcie, zbieram książki i sobie właśnie je zapisuję i później z chęcią do nich wracam. Więc jak macie coś do polecenia z różnych kategorii, to piszcie na dole. Jeśli Wam się film podobał, to oczywiście kciukujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym filmie.